Witam Was ponownie w kolejnym podejściu do tego obrazu. Teraz będzie to... będę malował nadal dalej ten pejzażyk. Już mam farby jeszcze na palecie, nie pozasychały, to wykorzystam. A przy okazji podciągnę go jeszcze, żeby... No trudno, już tyle go maluję, ale już wybaczcie mi, muszę to zrobić. Mam nadzieję, że to podejście będzie bardziej udane niż poprzednie, bo już tu fajnie te rzeczy się zaczynają. I teraz wypełniam te, zakładam takich trochę plam tutaj. Kontrast powinien być i na oczywiście tutaj, jeżeli na drugim planie ten kontrast już powinien, nie będzie taki duży jak na tym pierwszym, ale też wszędzie obowiązuje, że tak powiem. Tym kontrastem to jest tak, że jak jest ciemne ta część, to miejsce na tych krzaczkach, no to też musi się gdzieś obok pojawić jaśniejszy walor. I o, czyli na przykład w tym to będzie taki kolorek. Jak zwrócicie uwagę, to po prostu nie maluję takimi kolorami z tego. I do tego wam też polecam i proponuję, żebyście w ten sposób robili, żeby nie malować farbami prosto z tuby. Wtedy ten kolor jest surowy. Zawsze tam jakoś go z dwóch, trzech namieszacie, jak już zaczniecie malować, zaczniecie taką umiejętność, posiądziecie, tam nabędziecie takie umiejętności, że będziecie wiedzieli, jaki odcień koloru uzyskać, jaki tam, mieszając jakie kolory, jaką farbę do tego, żeby ten kolor uzyskać, to po prostu nawet sami odnajdziecie w tym przyjemność, żeby to nie było malowane, że tak powiem, takim kolorem prosto z tuby, po prostu. Niektóre sprawiają wrażenie takich kolorów, no ale to już jest... Ja staram się nie używać kolorów prosto z tubki. Co dzisiaj? Dzisiaj tak trochę tym kontrastem tutaj... Te filmy będę tym kontrastem tytułował, ale... No mi tutaj określa to. Już ciekawsze. Tu są, widzicie, jak jest duży kontrast, żółty, taki żółtawy, gdzieś tam jak ciemniejszy, jaśniejszy ten kolor, to już zupełnie to inaczej, fajnie to się ten obraz wygląda. A jak tego nie ma, no to jest płasko i jest lepki tu. Bo im bogatsze, im więcej tych odcieni tej zieleni, tym lepiej, tak? Bo to jest ten obraz nabiera takiego fajnego smaku malarskiego, tak? Że to nie jest taki surowy. Chcę dzisiaj ten jeszcze zrobię tutaj filmik. Słuchajcie, co do długości tych moich filmów, bo teraz też rozmawiałem z którą i nie zawsze będzie tak, że znaczy, no już chcę i zdecydowałem się na taki sposób malowania, żeby to rejestrować, żeby to było właśnie takim zapisem wszystkiego, co powstaje w mojej pracowni. Wszystkie te obrazy, które tu powstają, to będą po prostu znajdą się na kanale. Będzie ich dużo, będzie można, ale mam nadzieję, że będę robił tak, żeby to było ciekawe, żeby tam zawsze w każdym odcinku, który sobie tu znajdziecie, żeby coś powiedzieć interesującego o czy to właśnie o kontraście, czy to o kompozycji, czy tam o innych, czy o plamie malarskiej, tam jak to z tą plamą, że tak powiem, żyć i jak ją używać na obrazie. No ten kolor teraz tutaj chcę zrobić taki jakiś ciemny do tych plami, a jednocześnie żeby to nie był o. Tu akurat taki walorek znalazłem do tego
do tego pnia. On powinien też tutaj być tam jakimś światełkiem podkreślony, żeby to nie było takie też płaskie. Tu do tego dodam może troszeczkę niebieskiego, jeszcze bardziej ciut rozbielę. Ta zabawa, słuchajcie, to jest tak, że obraz jest odpowiada jakiejś tam naturze, wynikiem jakiejś tam zaobserwowanego pejzażu w tym przypadku. Natomiast to, co tu się dzieje z tymi kolorami, to jest moja interpretacja tego pejzażu i to właśnie powinno być w ten sposób malowane. I to wam radzę i tak zachęcam do tego, żeby tak jak tłumaczyłem, że jeżeli jest wiemy tak na chłopski rozum, tak? No drzewo, no to jest drzewo. Jak zapytasz na ulicy kogoś, kogokolwiek w jakich kolorach jest drzewo, no to pień jest brązowy, a drzewa, a liście są zielone, tak? No taki obiegowa, że tak powiem, opinia. No ale to nie chodzi o to, żeby malować, opowiadać o tym, że drzewo ma pień brązowy, a liście zielone. Tylko chodzi o to, żeby znaleźć taki kolor. Ja przecież mogę ten pień o nim opowiedzieć jako plamą malarską, że to jest niebieski, jakiś odcień niebieskiego, czy to jest jakiś odcień nawet szarości, czy czegoś tam. To wszystko wynika też, jak zaobserwujecie takie drzewa na tym, to zrozumiecie, o czym mówię. Po prostu, że jeżeli jest w świetle na przykład taki kolor, ale tu w cieniu może być, no tu akurat jest też ciepły, ale może być chłodny, tak? Na tym to, tu jeżeli jest gdzieś ciepłe, no tutaj gdzieś są barwy chłodne, tam gdzieś w tym cieniu, tak? Że po prostu na tym to polega, ten kontrast, że to nie tylko jest taki kontrast w sensie takim, że ja opowiadam tu wam, że kontrast to jest, bo to jest, no. To jest, po prostu ten kontrast buduje bryłę, buduje przestrzeń, buduje bryłę, buduje cały obraz, tak? Że tutaj nie opowiadam właśnie konturem, jak już wam wcześniej wspominałem, tylko opowiadam taką plamą. To tu wszystko. Ktoś powiedział, że czym jest malarstwo, malowanie. Takie malarstwo to jest opowiadaniem taką grą jasnego z ciemnym. Ja bym powiedział, że właśnie jeszcze dodał, że takiego kontrastowego, czyli ciepłego z zimnym, albo właśnie tych malarstwo to jest takie znajdywanie kontrastów. Bo na tym to polega, że tak powiem, głównie, że szukamy tych kontrastów. Teraz przejdę do innej. Aha, i to też o tym będę mówił wam, polecał i, że tak powiem, do tego namawiał, żeby od razu malować. Tutaj też zaraz chcę, no może za bardzo to jest. Tu zrezygnuję z tej plamy, bo tu raczej tu całość będzie taką zabawą. To zupełnie bezuzasadnione jakieś takie tutaj ma być. Raczej w tę stronę pójdę. Że to będzie taką plamą. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Takiej zieleni z tym piaskiem, takim czymś tam, że to nie będzie tutaj takiego podziału. Mam teraz tu jaśniejszą, prawie bielą taką zawziałem. Położę tutaj. Powinien też tutaj zaraz gdzieś tam jakiś chłodniejszy kolor przy tych ciepłych się pojawić. No zobaczymy, jak to tam. Natomiast w ten sposób. I teraz troszeczkę mi tu brakuje, żeby mieć jakiś żółty, jeszcze to wszystko mi się pokończyło. Jak to z czasem dodam, ok, jest jeszcze ten, to sobie tutaj wyduszę tego żółtego. Już też się kończą farbki, jeszcze trzeba zakupy zrobić. Nowe płótna i nowe farby, obrazy kończę. Przy okazji taką tradycją chciałbym, żeby to się stało, żeby malować i żebyście pisali mi właśnie, czy się wam podobają te obrazy,
co się wam w nim podoba, co byście na przykład jeszcze zmienili, bo może ja tego nie widzę, a wy jako odbiorcy tutaj będziecie, możecie nie wiem, coś mi podpowiedzieć. I co jeszcze? I żebym mógł, że tak powiem, o, może takiego tego koloru też tam, żeby to było żywsze kolorystycznie. No i o tym, żeby też ten kanał był takim, taką mam ideę, żeby później, kiedy będziemy, to już będziemy, no, kanał będzie pewnie zawsze mój, natomiast kiedy już zrobimy tą moją, tą grupę, kiedy będziemy razem malować, razem stworzymy coś fajnego, to żeby na tym zarabiać. Tutaj też bym chciał jakoś wam, ja mówię, nie będę, generalnie bardziej mi chodzi o to, żeby że tak powiem, pokazywać wam, jak to robię, i tą ideę takiego malowania, w ogóle malowania i obrazów wcielać w życie, żeby ludzie, żeby tych obrazów było w waszych mieszkaniach były, a nie wydruki. To jedna rzecz. O, popatrzcie, tu jest parę tych plamek. Widzicie, to od razu jak się ciekawie robi, prawie suchym pędzem przejadę, tu jakieś te będą się pojawią jakieś kwiatuszki, coś tam, czy jakieś ziółka, chciałbym powiedzieć ziółka. No i w ten sposób tą plamę tu zbuduję na tym pierwszym planie, że to nie będzie takie jedno nite, a będzie jaśniejsze, ciemniejsze kolorki. Tam tutaj z tego będę musiał coś wybrnąć, bo teraz na tym pierwszym planie tutaj trochę takie się zrobiło. Taki zrezygnowałem z tego koloru zielonego, decyzją. Chociaż on się też pojawi gdzieś tam, bo może tu będzie właśnie tak gdzieś ta granica tego. O, i całkiem już zupełnie inaczej to się ogląda. Inaczej jest ten. Teraz tak, jeszcze wezmę czysty pędzel i szeroki pędzel. Tutaj przybijają jakieś takie dziwne historie. Chciałbym zrobić, zwróciliście uwagę, to nie jest, na początku było, to niebo było takie, no, niebieskie było, błękitne. Teraz jak odszedłem od tego błękitu w stronę jakichś takich cieplejszych, nawet żółci czy czegoś takiego. I teraz tego troszeczkę wrócić i tego, o, i tutaj przy okazji wrócić, ale jednocześnie, bo ta, jak jeżeli to ma być słoneczny dzień, jakieś jasne niebo, tym kolorem tutaj tak zagrałem sobie fajnie, to niech to tutaj też się, nie wiem, czy to tak nie będzie lepiej. O, tu przy okazji się pojawią te drobne, zaraz tam będę to poprawiał mniejszym pędzelkiem. O. Ok, a tu szerszą plamką. Nie wiem, będzie tu jeszcze, a ta plama w ogóle jest najbardziej jeszcze, kurczę, włos dostał, czy włosy? To stary pędzel w sumie, czy tam, nie, już jakiś tam ma przebieg, a proszę, zostawia, jeszcze włosy się zawijają. No i w ten sposób ten obraz będzie się tu zmieniał. O, takie duże, też fajne są takie rzeczy. O, cieplejszy gdzieś miejsce. To chyba ten jest właściwszy kolor, do którego go włożę. I zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że teraz tutaj też nie opowiadam w ten sposób o tym niebie, że to jest niebieskie niebo, tylko to zupełnie jest inny jakiś tam odcień czy walor tego koloru. Wcale nie jest niebieskie. Kurczę, będę musiał. Zostawia ten pędzel jakiś te.
No, zostawia Włosie. Okej, to już go do wody. Teraz wezmę jeszcze cieńszy i zrobię troszeczkę podziałam takich tych. Jak tu nie wiesz, co się stanie tu. Po światełek. Zostawię, to będzie inaczej wyglądało. Przy okazji tam. O. Prawie białej. Tutaj też na tym, na zasadzie takich kontrastu. Też tutaj warto takich rzeczy parę zrobić. O, drobiazgi tu jakieś tam. Ale też prawie bym chciał takim wytrzeć pędzel. Prawie suchym pędzlem to zrobić. Też taką mi nada taką, jakby taki sarunkowe takie przetarcie. O, tu jakieś, jakieś są brudne. No a dobra, już niektóre zaraz zostanie. Jakiś prawie tutaj paproch taki, znaczy paproch. Tyle farby jest. Okej. Dobrze. I jeszcze parę tych, parę tutaj tych cieplejszych takich białych prześwitujących plameczek. One tutaj też ożywią ten. Widzicie? Od razu. To jak biegnie to może gdzieś. Gdzie tu mogą się pojawić jeszcze takie? O. Proszę bardzo. I już tutaj się światełek trochę bliknie i jest. Błyknie, bliknie. Ok, jest. Widzicie? Wracając do tematu, chciałbym, żebyście pisali mi, ile taki obraz mógłby dla was kosztować, tak? Jaka byłaby dobra na niego cena, dla takiego pejzażu? Jak sądzicie? Bardzo chętnie bym się dowiedział od was takich rzeczy. I bym ewentualnie, żeby, nie chcę wam go jakoś tam wciskać na siłę, ale kto by był zainteresowany, to zapraszam. Ja go oddam za niewielkie pieniądze. Także ci wszyscy, którzy. Aha. I słuchajcie, jeszcze wracając, to zachęcam, opowiadajcie ludziom o tym, o kanale. Możecie też pisać, jak tam. Mówiłem wam też o tym, że maluję portrety, maluję kopie. Piszcie, co chcecie, żebym namalował. Jeżeli chcecie, to też na zamówienie wasze zrobię coś. Naprawdę. Po kosztach. Jeżeli chcesz na przykład portret, napisz do mnie, wyślij mi zdjęcie, ja ci namaluję taki portret. Ze zdjęcia takiego. Na przykład format, nie wiem, tam 24x30 taki format mały, albo tam 30x40. Określcie. Olejny czy akrylem. Będę go tutaj, mogę namalować na tym, albo po prostu zrobię tego rodzaju formacik, powiedzmy, żeby już nie przesadzić, kurczę, po kosztach, no to tam jeszcze w rameczce, na przykład ta rameczka gdzieś około tam 30 zł, tam jakby była pozłacona na powiedzmy 50 i obrazek. Za 150 zł dla wszystkich moich klientów, moich, że tak powiem, no, widzów i z YouTube'a mogę takie w olejnej technice, w ramce pozłoconej, ładnie postarzonej, tam oksydowanej, coś z bajerem fajnym, takim drewnianej, pięknej ramie, na płótnie. Powiedzmy 30x40 cm, portrecik, 150 zł. Już z wszystkim. Jeszcze za darmo wam go wyślę. Zapraszam. Pejzażyk tego rodzaju w ramce, no niech 200, powiedzmy, dogadamy się, ale kurczę, naprawdę za niewielkie pieniądze. Taki obraz, gdybyście chcieli kupić w galerii, to by kosztował minimum, nie wiem, 600-800 zł, albo i więcej, 1500 nawet. Natomiast ja go sprzedam za śmieszne pieniądze, no. Tylko piszcie do mnie i jeżeli wyrazicie taką potrzebę i chęć, to wam go sprzedam. Kurczę, znowu czas się kończy, a ja niewiele zrobiłem. Dobra, włożę go w rameczkę. O, taką rameczkę jeszcze, ona będzie bardziej na przykład ocieplona. Nie wiem, czy taka złota, czy jakiś fajny, klasyczny profil można do takiego obrazu zrobić, użyć. Także piszcie, ja wam bardzo chętnie taki obraz odstąpię i
namaluję, albo na zamówienie namaluję dla was jakiś motyw, który lubicie gdzieś z wakacji, albo z waszego, nie wiem, no coś, co lubicie, czy jakąś kopię, którą kochacie, jakiegoś malarza. Proszę bardzo, napiszcie mi, zrobię, podołam wyzwaniom. Na tym jeszcze namalujemy tutaj, na tym, czy portret, czy macie jakieś okazje, rocznice, urodziny dla znajomych, koledze, koleżance, mamie, tacie, wujkowi, cioci, proszę bardzo, portret taki jakiś tam małżeński, tak, na jakiś jubileusz, rocznicę, jaki, wiecie, jaki fajny prezent, a teraz robię coś takiego fajnego, też wam to pokażę, bo to chcę, taki hicior będzie na ten, na pierwszej komunii świętej, na chrzty, na ślub. Fajne będą, fajne obrazki, fajne, nienamalowane.